Mistrzowie i uczniowie. Zaprasza Mateusz Borkowski. Audycja Mistrzowie i uczniowie. Witam bardzo serdecznie. Mateusz Borkowski ze studia imienia Romany Bobrowskiej Radia Kraków. Jesteśmy na żywo. Audycję realizują Wojciech Gruszka, Paweł Lorenz i Piotr Kołek. Będziemy razem do godziny 13. A dziś z recitalem fortepianowym na naszym nowym Steinwayu wystąpi Aleksandra Dąbek, ceniona krakowska pianistka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Krakowie, uczestniczka konkursów szopenowskich, a w programie Nocturne op. 48, numer 1 Fryderyka Chopina oraz również Fryderyka Chopina, Andante Spianato i Wielki Polonez Esdur op. 22. No i jeszcze powiem, gdzie nas można zobaczyć również, bo transmisja wideo jest na naszej stronie www.radiokrakow.pl/playerwideo, pisane przez V, oraz na naszej stronie na Facebooku. A zatem Aleksandra Dąbek i recital chopinowski. Thank you.
a na żywo ze studia imienia Romany Bobrowskiej Radia Kraków Aleksandra Dąbek przy fortepianie, na naszym nowym koncertowym fortepianie Steinwaya i mini recital szopenowski. Usłyszeliśmy Nocturne opus 48 numer 1 i Andante Spianato i Wielki Polonez Esdur opus 22 Fryderyka Chopina. A do rozmowy wrócimy za chwilę. A ze mną w studiu imienia Romany Bobrowskiej Radia Kraków Aleksandra Dąbek. Przed chwilą słyszeliśmy twój mini recital chopinowski. No i tak sobie rozmawialiśmy, że to debiut, a dlatego, że po raz pierwszy w audycji Mistrzowie i Uczniowie ten nowy koncertowy fortepian Steinwaya na żywo zabrzmiał. Dzięki tobie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do tej audycji. I bardzo się cieszę, że miałam tą przyjemność, w cudzysłowie, ochrzcić ten instrument w tej audycji. No a jeszcze dodam, że no bo oczywiście inauguracja fortepianu była w grudniu, grał na fortepianie Szymon Nering, potem był koncert Władysława Adzika Syndeckiego, ale jesteś pierwszą kobietą, która na tym fortepianie zagrała. Tym bardziej bardzo mi miło, zwłaszcza, że jest to fantastyczny instrument, na którym naprawdę wspaniale się gra i myślę, że jeszcze będzie rozwijał swoje możliwości. A wybierał go dla nas specjalnie doskonale znany ci profesor Marek Schlezer. Tak, 2 lata temu też miałam przyjemność z panem profesorem Markiem Schlezerem wybierać fortepian dla Akademii Muzycznej w Krakowie, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że tych Steinwayów przybywa w Krakowie. Muszę tylko poprawić siebie, bo powiedziałem wcześniej, że jesteś doktorantką, a jesteś już doktorem sztuk muzycznych. Tak, już uzyskałam ten tytuł w lipcu ubiegłego roku. I bardzo mi też miło, bo rozmawialiśmy ostatnio w listopadzie, bodajże to było już jeszcze w roku ubiegłym, no i wtedy mówiłem, że chętnie usłyszymy cię na żywo, no i właśnie to się stało. Bardzo się cieszę. Ja również bardzo się cieszę. Powiedz, dlaczego akurat te utwory wybrałaś? Nocturne op. 48 i Andante Spianato i Wielki Polonez Chopina. Myślę, że są to utwory, które oddają 2 skrajne uczucia w muzyce Chopina. Pierwszy z nich, czyli Nocturne c-moll op. 40 numer 1, zawsze kojarzył mi się z pewnego rodzaju końcem życia, ze śmiercią, z niezgodą na to, co ma się wydarzyć. Natomiast Andante Spianato jest dla mnie pełne optymizmu, pełne nadziei, nadziei na to, że będzie jeszcze lepiej. A Polonez jest, jak wiadomo, naszym tańcem narodowym, bardzo dumnym. Myślę, że to jest pewnego rodzaju droga transformacji od tego, co jest dla nas ciężkie, od tego, co nas przytłacza, a Polonez daje nadzieję. Ta transformacja jest też obecna u ciebie na co dzień, ponieważ grasz zarówno na fortepianie historycznym, jak i tym fortepianie współczesnym. Tak, specjalizuję się w tych 2 instrumentach, właściwie nie 2, bo tutaj jest ich wielorakość. Uwielbiam zarówno instrumenty historyczne, jak i współczesne. No i muszę oczywiście wspomnieć o tym, że byłaś uczestniczką ostatniego konkursu chopinowskiego w Warszawie w 2021 roku. To była 18. edycja oraz 2. konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych w 2023 roku. Ale to nie ostatnie słowo, jeśli chodzi o konkursy. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Mam nadzieję, że udało przygotować mi się do nadchodzącego konkursu chopinowskiego. Jeszcze mamy troszeczkę na to czasu, ale tak na dobrą sprawę przygotowania trzeba rozpocząć już teraz. Już w tym roku trzeba coś wysłać? Tak, trzeba nagrać płytę z konkretnymi utworami i wysłać do preselekcji. To jest tylko audio, czy również wideo? Jak to jest? Również wideo. Musi być widoczna sylwetka pianisty z widoczną pracą rąk, żeby tutaj nie było wątpliwości, czy czasem ktoś inny za nas nie gra. No i oczywiście nie może być to w żaden sposób zmontowane, prawda? Tylko to musi być od początku do końca występ niemontowany na żywo. Tak zwana setka. Tak jak dzisiaj miałam przyjemność zagrać około 20 minut, czy tam 25, to dokładnie tak samo ma wyglądać nagranie konkursowe. Tych aktywności, które są twoim udziałem, jest bardzo dużo, bo oprócz tego, że grasz, także uczysz i to w kilku miejscach. Tak, mam tą przyjemność uczyć właściwie dzieci od najmłodszych lat, od 6 roku życia, ale uczę również studentów, więc muszę powiedzieć, że mam tutaj taki przegląd edukacji na każdym stopniu, w szkole podstawowej, w liceum oraz na studiach.
To jest Akademia Muzyczna, twoja rodzima w Krakowie. Tak. Dobrze mówię. Liceum Muzyczne na Basztowej. Tak, w imieniu Fryderyka Chopina. Możemy pozdrowić. Tak, serdecznie pozdrawiam. A także Szkoła Muzyczna w Czyżówce. Szkoła ogólnokształcąca. Ogólnokształcąca, tak. Podstawowa w Czyżówce, jest to miejscowość, z której pochodzę. Koło Trzebini. Tak. I tam uczysz muzyki. Dokładnie tak. No ale widziałem twórczość twoich uczniów, tych najmłodszych. Piękne rysunki, na których ty jesteś. Tak, dostałam ostatnio w prezencie od właśnie moich podopiecznych rysunek z moją podobizną. Także muszę przyznać, że jest to bardzo, bardzo miłe, że dzieci pałają do mnie tą sympatią, tak samo jak ja do nich. Czyli masz okazję mieć kontakt z tymi różnymi dziećmi, z różnymi uczniami, także z tymi, z młodzieżą i ze studentami. Czy musisz jakoś zmieniać swój sposób myślenia, jak zmieniasz te szkoły, jak to jest? Jest to na pewno inna specyfika pracy. Inaczej pracuje się z dzieckiem 6-letnim, a inaczej ze studentem na studiach. To tutaj jest oczywista sprawa. Natomiast ja staram się nawet tym najmłodszym podopiecznym przekazywać wartość muzyki klasycznej. I myślę, że jest to taka praca u podstaw, kiedy te dzieci mają okazję posłuchać muzyki klasycznej, nie tylko tej ogólnoobowiązującej, tak to nazwijmy, muzyki rozrywkowej. Którą znają, powiedzmy, z domu chociażby, tak? Czy ze szkoły. Tak, i muszę przyznać, że przynosi to bardzo pozytywny skutek. Ja również dla tych dzieci gram koncerty, ponieważ szkoła jest wyposażona w instrument. Miałem właśnie o to pytać, czy mają okazję słuchać twojej gry? Mają. Ostatnią okazję mieli w czwartek, czyli 2 dni temu, gdzie prezentowałam im program, który dzisiaj wykonałam w audycji. No proszę, i z jakimi reakcjami się spotykasz? Bardzo pozytywnymi. Bardzo pozytywnymi. Dzieciom się to podoba, są zachwycone, cieszą się, że mogą zobaczyć coś takiego na żywo. Ja widzę w tym bardzo dużą wartość. Rozmawialiśmy też przed audycją o tym, że dzieci są bardzo szczere. Często potrafią powiedzieć wprost, co im się podoba, czy nie podoba także. Tak, mam nadzieję, że były do mnie szczere, mówiąc, że im się bardzo podobał koncert. To rzeczywiście niesamowite, że możesz doświadczać tego, bo to myślę również dla ciebie jest bardzo cenne doświadczenie. Tak, spotkanie z taką żywą reakcją, szczerą reakcją jest czymś bardzo wartościowym. Czy myślisz już o programie, który chciałabyś zaprezentować w tym pierwszym etapie? Znaczy mówię o tych eliminacjach do konkursu. Powoli zaczynam myśleć. Jeżeli nie zmieniły się wymagania, to będę nagrywała nocturn, 2 etiudy i wielką formę romantyczną. Ale z tego, co widziałam właśnie dzisiaj na stronę internetową Instytutu Chopina, wszedł nowy regulamin, także muszę sprawdzić, bo nie jestem już 100% pewna, czy coś się zmieniło, czy też nie. Przygotowanie do takiego konkursu to nie tylko wybór repertuaru i ta sprawność techniczna i przemyślenie tego całego procesu, ale także to taka sprawność fizyczna. Czy zgadzasz się z tym? Zgadzam się w 100% i dlatego uważam, że jest jak najlepiej grać bardzo dużo koncertów, jeżeli tylko ma się możliwość. Ja bym powiedziała, że nawet dzisiejsze granie jest swego rodzaju przygotowaniem do konkursu. Tych przygotowań musi być no, sporo, prawda, na koncie, żeby dotrwać do tego, można powiedzieć, sportowym terminem maratonu chopinowskiego. Tak, można tak to ująć. A tak trochę nawiązuję do tego twojego Instagrama, gdzie można obserwować twoje różne aktywności. Dzielisz się także tym, co robisz na co dzień. Tam możemy odesłać wszystkich słuchaczy i tych, którzy nas oglądają teraz. Tak, serdecznie zapraszam. Staram się tam od jakiegoś czasu być aktywną i pokazywać właśnie aktywności, które wykonuję w ciągu dnia, czy jest to właśnie ćwiczenie, czy różnego rodzaju koncerty, czy też po prostu moja codzienność. No i w tej codzienności dbasz także o ciało, nie tylko o ducha i mam tutaj na myśli siłownię, ale nie tylko. Tak, od jakiegoś czasu chodzę regularnie na siłownię, ale również na aerial jogę. Co to takiego? Jest to odmiana jogi w powietrzu na szarfach. Jeżeli ktoś nie miał jeszcze przyjemności spróbować, to serdecznie polecam. Wspaniale odpręża ciało. Czyli fruwasz trochę. Troszkę tak.
Rozumiem, że to pozwala bardzo w przypadku różnych napięć, które w przypadku pianistów no, potrafią być bardzo dokuczające, prawda? Niestety tak, wymuszona postawa ciała po kilka godzin dziennie przy instrumencie no, nie pozostawia ciała obojętnym. I myślę, że tutaj właśnie najlepszym jest rozciąganie mięśni, żeby te dolegliwości bólowe zmniejszyć. Te dolegliwości bólowe pojawiają się jeszcze na etapie powiedzmy szkoły średniej, czy dopiero później? Jak to jest? W moim przypadku pojawiły się już na etapie szkoły średniej. To znaczy to też nie są takie, bo dolegliwości bólowe to brzmi bardzo poważnie. To nie chodzi o to, że jestem w jakiś sposób niesprawna, tylko czasami bolą mnie mięśnie na przykład przy szyi i to powoduje ból głowy. Więc tutaj mówimy o tego typu dolegliwościach. Ale tak, pojawiały się od już jakiegoś czasu. Specjalnie o to pytam, dlatego że tutaj tłumacząc się trochę, bo dopiero od niedawna mówimy o tym, jak te napięcia mięśniowe są szkodliwe dla muzyków, tych, którzy uważamy, że są całkowicie sprawni, a okazuje się, że taka codzienna gra i ćwiczenie może być tak naprawdę czasami wbrew ciału. Jest to źle prowadzone. Jest to na pewno bardzo wymagające. Siedzimy w jednej pozycji, tak jak wspomniałam, kilka godzin, więc potem ciało domaga się pewnego rodzaju aktywności. I ważne jest, żeby tą aktywność sobie znaleźć, czy to w postaci basenu, czy siłowni, czy nawet biegania. No albo taka joga nad ziemią. Tak, bardzo polecam. No właśnie, bo w przypadku pracy przy komputerze, co właściwie większość nas już dotyczy ten problem, to już to jest omówione, prawda? Że trzeba się ruszać, trzeba zmieniać pozycję, a także to dotyczy ten problem wszystkich, którzy grają nie tylko na fortepianie, ale na różnych instrumentach. Tak, wszystkich muzyków, bo mamy utrwalone pewne pozycje, w których tkwimy godzinami. Więc tak, jest to jak najbardziej słuszne podejście, żeby jednak tą aktywność fizyczną włączyć. Ostatnio rozmawialiśmy o twojej pierwszej debiutanckiej płycie, na której znalazły się utwory Chopina i twojego ukochanego Schumana. Czy myślisz o kolejnym wydawnictwie? Myślę i tak jak wspomniałam w listopadzie, usilnie nad tym pracuję. Jeszcze nie mogę zdradzać szczegółów, ale mam nadzieję, że w tym lub w przyszłym roku kolejna płyta się ukaże. To bardzo czekamy. Pewnie już tam masz jakieś, prawda, pomysły na to, co jakbyś chciała to w ogóle, w jaki sposób też to przedstawić, prawda? Bo to też jest istotne. Poza tym, co to w jaki sposób? Tak, zdecydowanie tak. Teraz moja aktywność skupia się wciąż jeszcze wokół muzyki Franciszka Mireckiego, czyli tematu mojego doktoratu. I mam nadzieję, że właśnie jego twórczość zostanie na tych płytach utrwalona. Czy podążałaś również śladami Mireckiego w Krakowie? Nie zdarzyło mi się. Jeszcze nie, ale jest to świetny pomysł. Nie pomyślałam o tym wcześniej. To może być coś interesującego, więc polecam. Wrócimy do rozmowy za chwilę. A ja jestem jeszcze z Aleksandrą Dąbek, która dla nas grała dziś na żywo na naszym nowym koncertowym Steinwayu. Tutaj właśnie sobie zachwalaliśmy walory tego instrumentu. Cały czas jestem pod wrażeniem tego brzmienia, które wydobyło się spod twoich palców. Serdecznie dziękuję i tak jak wspominałam, jest to absolutnie fantastyczny instrument i myślę, że tylko będzie pokazywał swoje walory. Bo jeszcze musi się chwileczkę rozegrać, ale naprawdę jest fantastyczny. Bo instrument wtedy żyje, kiedy ktoś się na nim gra. Tak, dokładnie, kiedy się na nim gra. Bardzo się cieszę. Czy jakieś plany poza tymi konkursowymi przed tobą muzyczne? Plany nie konkursowe, tylko koncertowe, już mi się właśnie pomyliło, o których na bieżąco będę informowała na moim właśnie Instagramie czy też Facebooku, także serdecznie zachęcam do śledzenia. I plany dydaktyczne najbliższe, sesja nadchodzi już właściwie od poniedziałku, więc za 2 dni. To życzymy wszystkiego dobrego twoim uczniom, studentom. Dziękuję. I zachęcamy do słuchania twojej gry i śledzenia właśnie w różnych twoich aktywności na Instagramie. Tam wszystko można znaleźć. Tak. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego, sukcesów i trzymam kciuki za eliminację do konkursu Chopinowskiego. Serdecznie dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Moim i Państwa gościem była Aleksandra Dąbek. Audycję realizowali Wojciech Gruszka, Paweł Lorenz i Piotr Kołek.
No i żegnam się już z Państwem, Mateusz Borkowski. Do usłyszenia. Radio Kraków.